Konob jest jakiś nowy. O korekcji płci Noliwa. Poznaliśmy, ile będą kosztować wszystkie operacje, przez które Nolif musi przejść. I tak kwota was totalnie zdziwi. Dodatkowo Dreamplot. Dziękuję. Fil, za fajną dramę. Możemy zobaczyć później film. Rockstar oficjalnie ogłosił pracę... Miałem obejrzeć, G10, ale nie, nie, z... nie, sam nie, nie, nagrał nie. film o swojej chorobie i nie jest zaciekawie. Boxel zajieczę następną sprzeczkę z Kasia. Nintendo osiągnęło aż 3,5 tysiąca filmów YouTubera. Bedal jest robił miłą akcję. Gibber kilkukrotnie przepłacił za NFT i ludzie się z niego śmieją. Ale koniec zerknijmy, zerkniemy, dlaczego Dubiel wkurzył się na Pawłowskiego i nazwał go Subskrybuj kanał, żeby zawsze być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w internecie, nic Cię to nie kosztuje i zawsze możesz... Podobno Nolif założył OnlyFans, ale jeszcze jest puste? No dobra, ale teraz pytanie, czy, no wiesz, no bo OnlyFans to nie jest, kurwa, strona tylko do pokazywania, wiecie, że zarabiania na portografii tak naprawdę, nie? No pokazywaniu cyców, czy tam pindolów i tak dalej. Może w sumie, kurwa, takie OnlyFans Nolifa, jak pokazuje, jak jego ciało się zmienia, jeżeli jest na tyle odważne... Nie, nie jest najgłupszym pomysłem. Może zmienić swoje zdanie. Zaczniemy sobie od miłego gestu BDS, bo wyrzucił storkę, żeby zgłosiły się do niego osoby, które mają wytatuowane smoki. Czyli motyw przewodni jego diamentowej płyty opowieści z Doliny smoku. I pojechał do tych osób z znakiem i oddali im swoje oryginalne diamentowe płyty. A, na tyle odważna. No tak, bo to jest Natalia. Kurwa, nie jest chłopak już. Diamentowa płyta, pierwsza. To jest. Dla mnie, dla bds ale jest dla Ciebie Dziękuję bardzo To ja Tobie dziękuję bardzo Bardzo miły gest A teraz mam mega absurdalny temat Ponieważ dziewczyna Diego, czyli brata ksi Rzucała ostatnio na live strasznie polskimi tekstami Na temat czarnoskórych ludzi Podczas kiedy była w związku z czarnoskórym chłopakiem Sae no. Nie. Black, Internet był w szoku po tych słowach, a Deji dodał filmik, gdzie wyjaśnił, że nie jest tą dziewczyną już od grudnia ubiegłego roku Byli razem przez ponad dwa i pół roku, więc jeszcze bardziej mnie to zdziwiło, że waliła takimi tekstami A tak to wszystko skomentował KSI i she's laughing like she's some... who are you? No one would know about you

Rzuca takimi tekstami na temat czarodoskórych ludzi. Poważna odklejka poleciała. Następnym tematem będzie Rezi, bo ostatnio wstawił na swojego Instagrama zdjęcie ze swoją nową dziewczyną. Jak pewnie kojarzycie, w ubiegłym roku rozstał się z Agatą, więc e, fajnie, że układa mu się z kimś innym. Teraz pogadamy o nowym GTA 6, ponieważ wczoraj na oficjalnym Twitterze... Jeżeli kurwa, to jest jakiś <tania> flashback z San Andreas albo z Vice City, bo to wygląda jak kurwa odcinek z Vice City do GTA 6. What the fuck? <Welgae Allāh> Stara. Dostaliśmy potwierdzenie, że nad nową częścią GTA trwają prace. Więc was pytało na temat nowej części GTA. Tak jak z każdym nowym projektem, naszym celem zawsze było podniesienie poprzeczki wyżej. Z przyjemnością potwierdzamy, że trwają aktywne prace nad kolejną częścią serii. Jak będziemy gotowi, podamy wam więcej informacji. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać nowej części GTA. Jak będę wiedział coś więcej, to jak najszybciej Was o tym poinformuję, więc bądźcie na bieżąco. Teraz pogadamy o samu, ponieważ wczoraj YouTube'owy wujek dodał 30-minutowy film na temat swojej choroby. Obejrzałem go w całości i w sumie to nawet sam i sam nie wie dokładnie co mu się dzieje, ale ciągle przechodzi przez jakieś losowe bóle mięśni, gdzieś go tam spina i sam też napomknął, że przez jego zdrowie ograniczyło mu to jego twórczość w internecie, przez co kanał nie generował już takich wyników jak kiedyś, co odbiło się na psychice i samą, Albo informował na filmie oraz na Twitterze, że chodzi do jakiegoś terapeuty, więc oczywiście życzymy powrotu do zdrowia. A następnym tematem będzie niezbyt profitowy zakup Justina Biebera. Pewnie dobrze wiecie, że świat NFT rozpędza się w najlepszej, ludzie wydają chore sumy na jakieś obrazki czy nagrania wideo i mimo, że brzmi to absurdalnie, to serio siedzi w tym tona kasy Jak ktoś z głową potrafi się w tym obracać To serio, można na tym zarobić majątek Ale pan Bieber ma trochę inną taktykę Bo pochwalił się ostatnio swoim obrazkiem NFT na Instagramie Jak to sprawdzicie w trackerze To wydano tu 500 kryptowaluty Ethereum To czyli... ja pierd... Tysięcy dolarów. A realna wartość tego obrazka to jakieś 200 tysięcy dolców. Bo w tych wszystkich kolekcjach NFT typu znudzone szympansy, czy e, kryptopanki, ich wartość zależy od rzadkich cech charakterystycznych. A ten szympansik, no nie ma nic specjalnego, jest dosyć przeciętny, więc dużo ludzi na Twitterze to wyśmiało, żeby chłop kilkukrotnie za to przypłacił. Ale to może być 300 AQ zagrywka, bo to w końcu NFT Bibera, o którym powstało ileś tam artykułów, więc jego wartość może no jeszcze bardziej wzrosnąć. Przypominajka, zostaw oby w górę, jak do tego momentu w filmie dowiedziałeś albo dowiedział. Ty, ale z drugiej strony, no kur... Śmiali go, przypomnijmy sobie, że to jest kurwa GB Justin Bieber, więc dla niego milion 300 tysięcy dolarów to jest kurwa pierdnięcie. Myślę, że on dziennie więcej kurwa może zarobić niż czegoś nowego. Przed nami jeszcze masek z Hookers. Grubych tematów. Teraz pogadamy o sporej kontrowersji, która wybuchła przez zachowanie firmy Nintendo, ponieważ w tydzień ściągnęli na mocy prawa autorskich aż... A złotych, no to kurwa. Dostanie jakiś filmik, przeglądałem ile influencerzy biorą za posta. I Justin Bieber był jakoś kurdewską wysoko. On za posta na social mediach bierze parę milionów dolarów, kurwa. Więc jakby je, wyjebane w chór wyjebane. Dziennie to bez przesady. Gates pewnego czasu się budził codziennie bogatszy o dwa miliony. Nie no, jeszcze ty, serio, kurwa. Ostatnio przeglądałem, jakiś kurwa filmik był, ale tam Justin Bieber był jednym z najwyższych, którzy biorą za posta na social mediach. I to był na, na pewno powyżej bańki. Za post sponsorowany. W topce był. Z tego, co pamiętam, ten, The Rock. 3,5 tysiąca filmów youtubera Gilva Saner, które wrzucał Więc... sobie przez ostatnie 11 lat. Hove uploadował tam swój kanał, muzykę z gier Nintendo, bo sama firma nigdzie oficjalnie tych soundtracków nie udostępnia i fani nie mogą sobie po prostu wejść znaczy i też, też pytanie, ee, pytanie, ile jest było w prawdy w tym, nie? No ale to ja się siedzą w te pieniądze. Pablo jest kobar w latach świetności zarabia 60 banik dziennie. Gruda, ale kur... W jakich czasach my mówimy? Stary. Ile to, było, to było lat minera. temu? Te 60 milionów wtedy to jest warte 10 razy więcej teraz. żeby to wszystko mu zrzucić, ale jak sami nie dają żadnej oficjalnej alternatywy, żeby te piosenki przesłuchać, to po jaki ciul rzucili się na gościa, który... I o jakiej branży? to innym no. i jeszcze tego w ogóle nie monetyzował. YouTuber ogłosił, że usuwa kanał, bo nie ma sensu tego dalej prowadzić. Ale ciebie drogi widzu zapraszam na filozofię się tam... I jak mówię o jakichś 60 baniek bolivarów, to dzisiaj 90 złotych. <laughs> Pełno nowych produktów i nową kolekcję Galaktosofii Rzeczy są piękne i wszystkie nadruki, szycia, materiały są z Polski A jak już jesteście super widzami i was uwielbiam Tutaj macie mały kod sami sobie sprawdźcie I teraz sytuacja się zaogniła po tym jak Casio wypił się na fame. Polski, czyli kolejna z rzędu spina Boxdella versus Casio. Oni się ciągle o coś muszą kłócić. I teraz sytuacja się zaogniła po tym, jak Casio wypił się na Fame MA i poszedł promować tą patogalę, o której ostatnio Boxdell dosyć mocno się wypowiedział i zasugerował, że oni mogą nie wypłacić kasy swoim zawodnikom. Ze środowiska Prime'u, od zawodników, że podobno dostają takie info od, mhm. od zarządu, że no bilety się nie sprzedają, ale możecie być, możecie być bezpieczni, bo pay per view Taką mega solidną prawdę, którą może wam powiedzieć tylko i wyłącznie woda. Pay per view nawet 3 dni przed galą nie osiąga nawet 5% sprzedaży całkowitej. Wszystko się kupuje w dzień gali i dzień przed galą. Z jakiej kuracji oni mają czelność okłamywać swoich widzów, że niby pay per view za... się idzie, po ich zawodników, skoro Pa, nie mają takich danych. W sumie to coś w tym jest, ja na przykład jak ogromny no to, ale to nas, no. zawsze ją kupuję w dzień kiedy ta gala się odbywa. Więc nie mogą teraz zap no pay per payperview się kupuje kurwa 5 minut przed galą XD Nie swoich zawodników, że jest k uwagi chłopaki dobrze robią z tym payperview No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią Dobrze, wszystko jest w porządku. Co ciekawe, to Prime MMA kilka miesięcy temu odezwało się też do mnie, abym u nich wystąpił, ale zaproponowali mi dwa razy mniej niż Fame MMA. Jak coś, to wtedy jeszcze nie było wiadomo, że tam będą się być takie wyrzuty internetowe, bo nigdzie w internecie nic nie było o tej gali. Jak ja rzuciłem im swoją stawkę, to zapytali się mnie, czy ja na pewno sprzedam tyle pay-per-view, żeby im to pokryć. Plus wiem, że niektórzy influencerzy, którzy biorą udział w tej gali, dostawali podobne stawki do mnie, a mają, nie wiem, no, pięciokrotnie niższe zasięgi, więc oni tam totalnie nie ogarniają, jak tych zawodników wyceniać, nie wiedzą nawet ile potencjalnie ktoś może sprzedać Pay Per View Ale z drugiej strony za tą federacją stoi bardzo, bardzo duży inwestor Czyli Polsa, telewizja, więc jednak kasę muszą mieć Nawet jakby ta gala im jakoś się sprzedażowała super Kasę mają, mogą mieć, ale no nie mają pojęcia o tym jak wygląda kur... sprzedaż w internecie Ja pierdolę. No. Nie odbiła Oprócz tego Bogzel rzucił, że Prime promuje upadłych youtuberów I tak na to odpowiedział Casio że, Powiem, że Prime ma promuje upadłych youtuberów I tam Bogzel od razu ci odpowiedział, że walce wieczorów ma Palce wieczoru masz upadłych YouTuberów? No, takich upadłych YouTuberów, że kamerzysta stworzył większość tych YouTuberów. Takiego Boxdela Jego słowa: bogzela. Co kur. Szybko odbił w odpowiedzi na YouTube. Co ty pierwszy. ...nie Kruszwicz czy wybili? Jakie ciekawostki? Robiłem 4 maratony. Dużo wcześniej, zanim oni w ogóle weszli do gry. W ogóle nie masz wiedzy na temat YouTuba? na no Kas jest kurwa. Kleją. A to jest akurat prawda. No, nie, nie, nie rozumiem, dlaczego w ogóle kas jest wzięty na tego. No, rozumiem, że zrobił duży fejmik tam, na ma, bo się napiera parę razy, zrobił siebie parę razy błazna i zareklamował kurwa na Instagramie, ale totalnie nie pojmuję, jak może się wypowiadać na temat o których kurwa nie ma pojęcia. Chłopiec od roku, bo się dwa razy napierdala w klatce i nagle grywa jakieś kurwa turboważniaka. Po pierwsze to jest. Tym bardziej jestem zdziwiony, że jeżeli Prime jest od Polsatu, to jakim. Bo po jakiego uchwy brał tam kurwa Onikasję? Kto tam kurwa za tym stoi? Omunkulusy Boxdella? Ta! Boxdel kurwa spuszczał się do jajka, zanim ty kurwa z jajka wyszedłeś. Panie Kasio. Ale to już widać, stary, po Waszych wynikach. Jak mówimy o galach, to ostatnio odbył się cage Lexi i Fagaty. Wiecie, no nie ma z nimi raczej e, o czym ciekawym pogadać, oprócz ich byłych związków z jakimiś dużymi twórcami, e, czy jakichś niskich lotów w dramach. I Pawłowski w pewnym momencie zaczął mocno naciskać na temat Dubiela i Lexi. Bo w pewnym momencie trzeba to przyznać, że on i ona opierali na tym shipie, czy związku, wszystkie swoje największe zasięgi. I było tego po prostu dużo na ich socialach. Agata, w internecie dużo spekuluje się o tobie i Marcinie Dubielu. Czy masz takie poczucie, że Marcin wspiera Agatę, a nie ciebie? Mówiłaś, że Marcin Dubiel. Nie jest w twoim typie. Czuję się jak w jakimś programie randkowym. Najpierw pytania jakieś tak. bez związki o Marciny takie... Dubiele. A <laughs> no teraz. Do dzisiaj podtrzymywałam, że ja nie chcę się w nim zakochać, ja nie chcę związku. Po tych wypowiedziach lekcji e. Dubiel dodał oświadczenie na story, gdzie napisał. Uważam, że ten cały program był żałosny. Spróbujcie postawić się w moim miejscu. Dla podbicia statystyk zrobienia wyświetleń. Ktoś bez przerwy wypowiada przed dziesiątkami tysięcy widzów w twoje imię i stawia je z płytkimi pytaniami. Panie Pawłowski, dobrze, że wyrzuciliście fame. nie jesteś go wart. Jesteś zwykłą hieną, podobnie jak sporo ludzi. Twojej profesji. Nie masz prawa więcej nazywać się moim kolegą, nie masz prawa podawać mi ręki. Ja też mam uczucia. wydaje mi się, że Dubiel troszeczkę za mocno. Jest to jest za daleko, to powiedział, że on sam mocno ten związek upublicznił, nawet jego widzowie na twój. Jak gościa, który kurwa jest swój fejmik internetowy od kurwa paru lat na związkach, które są, nie są, są, nie są, później znowu są, kurwa. to takie nie kurwa, co połów trochę. Twitterze o tym mu pisali i to były najbardziej lajkowane tweety. A Pawłowski to Pawłowski, on wie dobrze jak działa internet i no, celowo porusza takie delikatne tematy, żeby były szoty, były wyświetlenia i był rozgłos dla oczywiście gali, bo pewnie nawet jest tak instruowany, żeby... E, Pawłowski takie... dostaje z tego co słyszałem od górnie pytanie jakie ma zadać? A e, znaczy nie do końca mi się wydaje, żeby to tak było, stary, że, że ma jakąś kurwulę pytań, którą może wyje... To by było trochę sensu. Chociaż na no, pewnie ma jakieś tam wytyczne, że fajnie by było jakby się spytało o to, o to, nie? Dla podbicia wyświetleń używał mojego imienia, z tymczasem Dubiel psał do związek z lekcji przez pół roku, Ta. Coś poruszać. Teraz pogadamy o grubej aferze, która wybuchła z Dreamem, bo ostatnio wprowadził do swojej ekipy nowego ziomka o nazwie Manatred. Kolej zrobił dosłownie jednego streama i został posądzony o... Się nad kobietami, bo jakaś grupa ludzi zrobiła rzekomy doxing jego prywatnych danych. I ogólnie w Ameryce macie publiczny rejestr niektórych przestępstw. Nie wiem, czy takie coś jest w Polsce. I z tego rejestru wynikało, że gość z jego rzekomym imieniem i nazwiskiem był skazany za pobicie kobiety. Więc zrobiła no się wielka fuck. burza, ludzie od razu go za to skreślili. I mala wszystkiemu zaprzeczył, że nigdy czegoś takiego w życiu nie zrobił. Pojawiły się też zarzuty do Dreama, że jak on może mieć kogoś takiego w ekipie, na co on odpowiedział dosyć pogardliwie, pisząc, że ludzie są po prostu łatwowierni i e, łykają takie informacje, co też spotkało. Się ze słabym odbiorem, bo no, temat jednak był poważny. Więc Dream napisał obszernego tweeta, gdzie wyjaśnił, że informacje o Manatredzie wyciekły z doxu, czyli po prostu, no, wycieką informacji, którego ofiarą też często e, padał Dream. Dlatego był do tego sceptycznie nastawiony. Zaznaczył, że temat jest też dla niego delikatny, bo sam doświadczył w życiu przemocy. I na ten moment odsuwa Manatreda od swojej ekipy Dream SMP. Sam Manatred usunął swojego Twittera i zniknął z internetu, bo sytuacja go mocno dobiła. W sensie, robicie dosłownie pierwszego streama w swojej karierze i dostajecie na web. Ja. Na koniec pogadamy o Nolifie, bo jak <laughs> pewnie już słyszeliście, Nolif przeprowadza korekcję płci z mężczyzny na kobietę. I wiadomo, jest to bardzo skomplikowany proces, trzeba brać przeróżne leki hormonalne i przechodzić zabiegi. A nie spodziewałem się, że aż tyle to wszystko kosztuje, bo Nolif ostatnio wrzuciła na swojego Instagrama wycenę tych wszystkich zabiegów, które musi przejść. Operacja twarzy 100 tysięcy złotych, ciało 54 tysiące, zmiana głosu na żeński 170 tysięcy O kur... SRS, czyli zmiana narządów płciowych 90 tysięcy. Więc łącznie za całą e, korekcję płci wychodzi ponad 400 tysięcy złotych. No i w ostatnio wstawiła, że niedługo będzie mieć pierwszą operację, więc jestem w sumie ciekaw, jaki będzie efekt końcowy już e, z twarzą, głosem i ciałem. No i co, no, powodzenia, bo na pewno nie będzie to łatwe. A w tym momencie to było na tyle z dzisiejszych. Trzeba się zmienić głos? No, stawiam, że coś tam jest ze strunami głosowymi, jakoś skraca w dużach o co chodzi. Sub, subskrybuj kanał, gdy dowiedziałeś, albo dowiedział się z tego filmu czegoś nowego. To łapę w górę każda. A czy to nie jest też trochę tak, że jakimiś hormonami się prostuje głos? <laughs> bo przez testosteron na przykład się... No właśnie, bo przez testosteron się grubieje mocno głos, nie? Aktywność pod filmem jest bardzo miło widziana. Jak masz jakieś... Nie znam się na tym, filmu, nie znam się.